No dobra, teraz możemy zacząć na poważnie, aczkolwiek w sumie to jest poważna sytuacja, no bo wirus już jest na dobre w Europie, jest na dobre w Polsce, imprezy sportowe są odwoływane, masowe i jak się dzisiaj dowiedzieliśmy też te mniejsze, dlatego możemy chyba powoli przyzwyczajać się do tego, że no początek wiosny będzie raczej bez tych wszystkich maratonów, wyścigów cross country, aczkolwiek to jest też decyzja organizatorów, no a przede wszystkim uczestników, bo nawet jeśli te wyścigi się odbędą, to pytanie jest takie, czy ktoś na nie w ogóle pojedzie. Chociaż podejrzewam, że chętni się zawsze znajdą. Nie będę chciał tutaj zaczynać jakiejś dyskusji o tym, czy powinniśmy ulegać tej panice, która jest, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Niech każdy robi wedle własnego sumienia. Aczkolwiek wedle mojej wiedzy mycie rąk jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Tak samo zasłanianie buzi podczas kaszlenia. Więc to chyba możecie zrobić, nawet jeśli uważacie, że to wcale nie jest groźna choroba. No ale wróćmy do rzeczywistości kolarskiej, bo póki co jeszcze trochę wyścigów się odbyło w miniony weekend. No i taka najważniejsza wiadomość, która nas powinna najbardziej interesować, jest taka, że Maja Włoszczowska zajęła drugie miejsce w Pucharze Portugalii tuż za Alessandrą Keller i to było tam naprawdę błysk szprychy, jak to się zwykło mówić, ale tutaj faktycznie był błysk szprychy, bo to jakieś tam tysięczne części sekundy, więc no to był naprawdę błysk szprychy. Zawodnicy z Volkswagena startowali także w wyścigu bodajże C2 w Hiszpanii, Copa Catalana, C2 albo C1, no ale tam nie wbili się na podium. Miejsce z 7 i 8 Marek Konwa i Filip Helta, i Aleksandra Podgórska także na miejscu 7. No i to by było tyle, jeśli chodzi o takie ważniejsze wyniki Polaków. W przyszłym tygodniu, czy za 10 dni, startuje Absa Cape Epic i póki co wyścig nie jest odwołany, tam nie ma żadnego większego zagrożenia, natomiast z kolei w Stanach już jest odwołany Seattle Classic. To jest z jednej strony impreza, taki festiwal rowerowy, targi rowerowe, gdzie można testować rowery. Tam są także wyścigi cross country, short tracki. No to jest dosyć mocno obstawiona międzynarodowa impreza, więc pewnie dlatego zdecydowali się na to, żeby odwołać tą imprezę. A do tego jeszcze w Kalifornii też jest dosyć sporo przypadków właśnie zachorowań na wirusa. Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Aha, a propos Cape Epic, no to taką ciekawą informacją, którą dzisiaj wyłapałem, jest to, że Florian Vogel wspólnie w parze z Tomem Pidcockiem wystartują na Absa Cape Epic. Ciekawe w ogóle, jak będzie się układała rywalizacja na Cape Epic. Kilka teamów włoskich tam startuje i teraz tak ciekawe, czy to będzie wyglądało tak, że wszyscy spuszczą Włochów, żeby do przodu jechali. Dobra, wygrajcie sobie tam, a my pościgamy się tak z kilometr za wami, czy przeciwnie, będą chcieli im jak najbardziej uciec. No ale to jakieś tam głupie żarty, bo podejrzewam, że nie będzie żadnych takich tam manewrów bez przesady. No ale tak, no póki co trochę wyścigów jest odwołanych, zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy, bo prawdopodobnie wiosnę możemy mieć spędzoną na tym, że będziemy czekali na kolejne wyścigi. No i zobaczymy, jak ta sytuacja się dalej rozwinie. To, co powinno nas jeszcze interesować w kontekście wirusa, który się rozprzestrzenia na terenie Europy, a w pewnych krajach jeszcze nie jest tak rozwinięty, to jak będzie teraz wyglądała punktacja olimpijska i czy UCI cokolwiek zrobi w temacie zdobywania punktów i jakiejś takiej wyrównania szans dla wszystkich, no bo podejrzewam, że w niektórych stanach w USA takie wyścigi klasy C1 czy C2 będą się spokojnie odbywały i tam ludzie ze Stanów będą mogli te punkty dalej zdobywać, a w Europie będzie to trochę utrudnione, no bo już w Polsce mamy skasowane trochę imprez masowych, ale jest też zarządzenie jest też jakby taka rekomendacja od strony ministra, żeby od ministra sportu, żeby też te mniejsze imprezy sportowe się nie odbywały. Dlatego tutaj zachodzi ryzyko, że lokalnie zawodnicy nie będą mieli za bardzo gdzie punktować i tak naprawdę te punkty zdobyte zimą będą tutaj najwięcej ważyły. No i ciekawe, to jest gdzieś tam sytuacja taka trochę kryzysowa, z którą sobie na pewno UCI będzie musiało poradzić i to dotyczy tak samo tak naprawdę kolarstwa górskiego, jak i kolarstwa szosowego i każdego innego, no bo tutaj jeśli chodzi o kwalifikacje i także inne dyscypliny sportowe, to niektórzy zawodnicy mogą mieć problem z uzyskaniem tych kwalifikacji, ciężki orzech do zgryzienia, bo tak naprawdę nie będzie tutaj jakiejś tam takiej polityki równych szans dla wielu zawodników i to mnie bardzo zastanawia, jakie będą kolejne ruchy. Jeśli macie jakieś ciekawe na ten temat pomysły i rozwiązania, to dajcie znać w komentarzach. Ja was chyba dzisiaj tutaj już dłużej nie będę zatrzymywał. Widzimy się oczywiście w piątek i jeszcze taka informacja, niedługo już pojawiać się na tym kanale będą kolejne rowery, bo nadchodzi nowy sezon, przyjeżdżają nowe rowery. A właśnie, jeszcze jedna wiadomość a propos nowych rowerów, to słuchajcie, jeśli myślicie o kupnie roweru, to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak jakaś marketingowo-handlowa gadka, ale kupujcie póki są, bo już po cichu w branży szumią wierzby, że brakuje niektórych części do składania rowerów, tych OEM-ów u producentów i tak naprawdę powoli zaczyna być mowa o tym, że dostawy się nie tyle będą opóźniać, co będą kasowane niektóre. I tak naprawdę jeśli macie jakiś rower upatrzony i zamówiony gdzieś tam u producenta, to podpytajcie, jak tam jest status tych dostaw, bo już trochę jest takich informacji, że to się wszystko będzie przeciągało. Natomiast z drugiej strony też nie będzie takiego dużego kłopotu z tym, chyba że po prostu lubicie jeździć sobie i tak dalej, a nie tylko ścigać się, bo ścigać się i tak nie będziecie mieli gdzie, bo będą wyścigi podwoływane. Ale może być taka sytuacja, że właśnie niedługo zabraknie trochę części i niekoniecznie tutaj jest mowa o tych najważniejszych częściach w rowerze. Po prostu producenci na przykład mogą nie dostać gdzieś z jakiejś fabryki po prostu kierownic na przykład albo opon i wtedy cała produkcja niestety, ale jest trochę wstrzymana do czasu, kiedy nie znajdzie się czegoś na zastępstwo albo ktoś nie dostarczy tego, co miał dostarczyć. I tyle chciałem wam jeszcze dopowiedzieć, jednak was trochę jeszcze tutaj przetrzymałem. Pamiętajcie o myciu rąk, jeśli chcecie to zakładajcie też maski, bo to w sumie nie szkodzi na pewno. Bądźcie zdrowi i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!